Okej. Czyli April miała jakieś spory z ojcem. To Witpon. Okej. To Witpon. Dobra, a ten? Ten. Witpon. Ekran i kamera są zepsute. Wyjście. Wyjście. Nie wiem, jak to się robiło, tylko... Witpon. Ekran i kamera... Numer tego telefonu. 099 12 090. Okej. Okay. I musimy stąd zadzwonić tam. Witpon. Ekran i kamera są zepsute. Wykręć. Musimy sobie zadzwonić tu. 099 12 090. I tutaj ich wpchamy. Tego grubego. Okej. Okay. Można odebrać? Nie. Hej, telefon do ciebie. Do mnie? A kto dzwoni? Może to ci ze związków. Z drogi, mała! Okej, lecisz, koloś. Szybciej. Okej. Teraz tego jeszcze trzeba odgonić. Do pana też ktoś dzwoni. Do mnie? Nikt do mnie nie dzwoni. No chyba, że mamusia. Czy to mamusia? Możliwe, że tak. A, dzięki. Właściwie dziwne, że się nie skapną, że nikt tutaj nie mówi, nic. Czeka, nie wiem, na jakiś ekranik. Dobra. Panel jest otwarty. Zwisają... Okay. To skrzynka z narzędziami. Trzeba to naprawić. Nie jestem pewna, ale gdybym spróbowała połączyć te kable... Voila! Niezła jestem. No, na pewno lepsza niż oni. Okej, idziemy. Ej, nie możesz tam wejść! To cześć tylko dla pracowników! No właśnie. Muszę jakoś odwrócić jej uwagę. Ale jak? Formularzem. Pospiesz się, April. Napis na tej półce brzmi: postępowanie w razie zgłaszania przypadków obrazy moralności. Numer 313-66. Okej, i właśnie o ten formularz musimy ją poprosić. Przepraszam. Proszę pani. To znowu ty, a czego chcesz tym razem? Proszę o formularz dotyczący składania zażaleń w sprawie obrazy moralności. Numer 31-366. Zaczekaj. Nie będziemy czekać. Idziemy naprawić drzwi i idziemy. Do drzwi. Okej. Okay. Zobaczmy, co tutaj jest. Jakiś automat. Z napojami bingo. Bingo! Ulubiony napój ludzi na całym świecie. A od czasu wojen napojowych z 2159 roku jedyny puszkowany napój na świecie. No tak, nie ma już Pepsi w puszce, Fanty, tylko bingo. Zważywszy, że jestem na posterunku policji, dobrze by było najpierw zapłacić za tę puszkę. Tak, i musimy właśnie sobie weźmiemy puszkę. Zobaczmy. Później będzie nam potrzebna. Kola, cytrynowa, pomarańczowa, cytrynowo-pomarańczowa, truskawkowa, cytrynowo-truskawkowa, kola truskawkowa, kola wiśniowa. Och, chyda. Wolę starą, zwykłą. Bingo Classic. Nudna, ale bezpieczna. Okej. Okay. I co to jeszcze mamy? To skaner siatkówki oka. Wszędzie wyparły go już skanery genetyczne, ale tutaj pewnie nikogo to nie obchodzi. Za nic w świecie. Jak wykryją, że nie jestem upoważniona, pewnie upieką mi gałki oczne. Tego byśmy nie chcieli. Okej. Jesteśmy jakiś szatni. Zobaczmy, co tutaj jest. Szafka szósta. Sierżant Anthony McDonald. McDonald. Sierżant Morty Load. Sierżant Maria Hernandez. Sierżant Ricky Borewski. Sierżant Russell Franco. Sierżant Frank Minelli. Sierżant Russell Franco. Sierżant Ricky Borewski. Sierżant Maria Hernandez. Sierżant Morty Load. Dobra. Myślałem, że to będzie jeszcze jakiś, ale widać, nie? A nie, to chyba będzie podczas rozmowy z nim, czekajcie. Cześć! Kto tam? Minelli, a kto pyta? O Boże, znam ten głos! Co? Kim jesteś? To ja! To ja! K-
Kto? Czekaj! Znam ten głos! Kim jesteś? Muszę pędzić! Ej, poczekaj! Wracaj! O Boże, ale boli! Dzień dobry! Kto tam? Agentka Scully, FBI! A, słyszałem! Masz iść do biura szefa! To na końcu korytarza! O Boże, co za ból! Tak, to jest takie nawiązanie tym razem do Archiwum Inks. Tam była taka agentka Scully. Z tego czasu bardzo lubiłem ten serial oglądać. Właściwie niedawno do niego wróciłem, ale obejrzałem 7 odcinków. Stwierdziłem, że nie mam ochoty. Dzień dobry. Kto tam? Nikt! Kto to? O Boże! Niech mnie ktoś dobije. Okej, męczy się na klopie. Dzień dobry. Kto tam? Przywiozłam pizzę. O Jezu, nawet nie wspominaj o pizzy. O Chryste. Dzień dobry. Kto tam? Tu można się z niej opośmiać. Sierżant Hernandez. Maria, dzięki Bogu. Słuchaj, musisz mi przynieść lekarstwo na żołądek z mojej szafki. Masz tu klucz. O Boże. Okej, bierzemy klucz. I dostajemy się do jego szafki. To jest jego szafka. Będzie nam troszeczkę potrzebne rzeczy. To pojemnik do przechowywania sztucznego oka. Pewnie Frank używa jednego z tych cudeniek. W życiu bym nie przypuszczała. Sierżant Minelli musiał przesadzić z tym trzaskaniem. Czeka ci 7 lat nieszczęścia, chłopie. Może teraz łatwiej mi będzie mu dokuczać. Pęknięte lusterko. To obluzowany odłamek lustra. Ostrożnie wyjmę ten odłamek z lustra. Właśnie tak. Muszę się z tym ostrożnie obchodzić. I tutaj coś mamy jeszcze. Login do archiwum. F. Minelli. Hasło urodziny żony. Co za spryciarz. Prawdziwy mistrz komputerowych zabezpieczeń. Tak, i teraz musimy tylko poznać, jaka jest data urodzin jego żony. A nie wiem, tak się dawało mu to lekarstwo? O, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Na zdrowie. Jak się czujesz? Lepiej, trochę lepiej. Chyba to lekarstwo działa też przeczyszczająco, jeśli wiesz, o czym mówię. Przyspiesza naturalny proces. Jezu. Nie musisz mi tego opowiadać. No właśnie. Dzięki. Hej, przeziębiłaś się? Masz dziwny głos. Tak, złapałam przeziębienie albo w każdym razie coś złapałam. Jak się czuje pani Minelli? Dlaczego pytasz? Nie myślałem, że ty... Do diabła, Mario. Już o tym rozmawialiśmy. Powiedziałem ci, że... Możesz dać już temu spokój? Nie ma sprawy, przepraszam. Tak tylko się zastanawiałam. Wolałbym, żebyś przestała się tym interesować. Wiesz, jak jest, nie? A co do pani Minelli? A niech cię diabli, siedzę teraz na klopie, jasne? Myślałam tylko, że może powinnam kupić jej prezent urodzinowy. Co o tym myślisz? Zwariowałaś? Zupełnie ci odbiło? Co ty robisz? Co ty u diabła robisz? Chcę być miła. Miła? Chcesz, żeby Laura wywaliła mnie z mojego własnego mieszkania? O to ci chodzi? Chcesz, żeby jutro żona wykopała mnie z domu? Jutro? To jutro są urodziny twojej żony? Nawet nie myśl o kupowaniu jej żadnego prezentu. Zapomnij o tym. Lepiej nie popełniaj tego błędu. Dobra, szefie. Ty tu rządzisz. Nie mów do mnie, szefie. Może w końcu zostawiłabyś mnie w spokoju. Ja mam teraz nastroju na pogaduszki. Do diabła, siedzę na klopie. Muszę już iść, Minelli. Dzięki za pomoc. No spoko. Teraz musimy... Gasić chyba mu światło? Że ktoś się na mnie gapi. Chyba mam alergię na to przeklęte lekarstwo. Aha.
To wyłącznik światła. Cholera, moje oko! Musimy jakoś zmienić to oko. O! Dobra. Tu jesteś? Na swoje miejsce! O Jezu! Widzę na czerwono! Mam wylew! Okej, zostawimy go. Umrze. O, niestety. Kogoś trzeba poświęcić, żeby uratować setki. Dobra, iż. Jesteśmy naprawdę okrutni. Może oddamy mu to oko, jak będziemy wracać. O! Dobra. Mamy komputer. Jeśli dobrze pamiętam moje lekcje historii cyfrowej, to coś kiedyś nazywało się drukarka i głowa. Używali jej chyba w XVIII wieku albo coś koło tego. Dobra. Cześć. Jestem Frank Minelli. Naprawdę czuję się winna, że to robię. Kocham swoją żonę, Laurę, a jej urodziny przypadają 31 tego miesiąca. Co oznacza? Laura 07-31. Proszę. Tak! Niezła jestem. Znowu. Czego by tu poszukać? Okej. Warren Hughes. Najpierw zrobimy to, co chce. Siostra Warrena. A to jest jej numer kolonizacyjny. Lepiej go zapamiętam, może się kiedyś przyda. Naprawdę masz niezłą pamięć, April. Ja bym nigdy w życiu nie zapamiętał tych cyferek. Okej. Tutaj teraz mamy dwie opcje do wyboru. Możemy usunąć Warrena z bazy danych, czyli go tak uśmiercić. Albo edytować jego życie. Myślę, że fajniejsze będzie usunięcie jego żywota. Nigdy się nie urodził. O, chyba właśnie uśmierciłam Warrena. No cóż, chyba po prostu będzie musiał z tym żyć. Przynajmniej gliniarze i faceci z korporacji nie będą go już ścigali. Najwyżej zaczną przeszukiwać kostnice. No to okay. Maszyna ruszyła. Tylko gdzie jest drukarka? Obok April. To takie... coś podobnego do cegły, tylko takiej wielkiej. Siostra Warrena. Okej. Okay. A to jest jej numer kolonizacyjny. Lepiej go zapamiętam, może się kiedyś przyda. Dobra. Awangarda. To niepewny strzał, ale... nie ma. Kościół Wolteka. Kościół Wolteka to przykrywka, jakiej Awangarda używa w Stark, więc powinny tu być jakieś informacje na ten temat. Jest coś. Jacob McAllen. Jacob McAllen. Biały kardynał? Co to jest? Lepiej zapamiętam to imię. Może się okazać, że to coś ważnego. Jacob McAllen. Tak zwany biały kardynał. Ciekawe, kto to jest. Zobaczymy. Okej. Tutaj będziemy mieli taką zagadkę, musimy zapamiętać ten kod. Nie mam pojęcia, co to jest. Znaczki jakieś. Okej, może zapamiętam ten kod. Jeszcze... Erika Hughes. Siostra Warrena. Proszę, proszę, niech tu coś o niej będzie. Nie ma nic. To? To jedyna poszlaka, jaką dysponuję, więc jeśli się nie uda, to znaczy, że mam dzisiaj pecha. Co ty mówisz? Jest coś. Lepiej zrobię z tego wydruk dla Warrena. Tym razem sama włączyła drukowanie. Dobra. Teraz możemy pójść tutaj i wpisać ten kod. Tak, jaki to był kod? To było drugie. Chyba to i to? Ha, nie złamała pamięć. Dobra. Okej. Jakieś informacje. Musimy jeszcze wziąć te rzeczy.
Okej. No i możemy wyjść. Dobra, zobaczymy, czy on jeszcze żyje, czy nie. Mogę sobie pójść? Oj, nie mogę już tu pójść. No niestety. Nie da się już tam przejść. No trudno. W takim razie wracamy się do Warrena. Damy mu tę informację. Tak, panowie skończyli. Tutaj zostawili śrubokręt, to weźmiemy. Będzie nam potrzebny. I możemy stąd pójść. O. Ten policjant wyszedł, drzwi naprawione i wszystko działa. Pięknie, ładnie. Dobra, to idziemy do Warrena. Hope Street. I możemy sobie z nim porozmawiać. Jak ci poszło? Zdobyłaś informację? Co z moją siostrą? Nie było łatwo, ale jakoś mi się udało. Twoja siostra ma się dobrze, a ty nie musisz się już martwić o gliniarzy, ani o facetów z korporacji. Świetnie. Naprawdę, dziękuję. Więc masz dla mnie te informacje? Jasne, masz. Posłuchaj, Warren. Twoi rodzice, oni nie żyją. Ale twoja siostra ma się dobrze. Adoptowała ją jakaś kobieta o nazwisku Drake, która jest porucznikiem w korporacji Bokamba Mercer. Moją siostrę wychowuje korporacja, a moi rodzice... To powinno bardzo boleć, ale tak nie jest. Nie czuję dosłownie nic. Rodzice opuścili mnie dawno temu, ale moja siostra, muszę ją odszukać. Na pewno ci się uda. Hej, poczekaj. Zabiłaś mnie? Wielkie dzięki. Kiedy ktoś nie żyje, nikt się nim nie przejmuje, a gliniarze nie będą cię ścigali za zbrodnie popełnione przez jakiegoś truposza. Dobra, masz rację. Ale ciężko mi teraz będzie dostać nowe papiery. Miałaś tylko wyczyścić moje akta, ale nie narzekam. I tak jestem teraz w lepszej sytuacji niż kilka godzin temu. W takim razie co mogę dla ciebie zrobić, siostrzyczko? O, siostrzyczko. Czy możesz teraz mnie skontaktować z twoim przyjacielem? Spoko, chodzi o te informacje, których potrzebowałaś, co? Nie ma sprawy. Idź do doku w Newport. Znajdziesz je na obrzeżach miasta. Nie ma tam żywego ducha, od kiedy przestali używać statków do transportu towarów. Przejdziesz przez teren stoczni i dojdziesz do wielkiego garażu. Nie można go nie zauważyć. Na zewnątrz stoją wielkie tuby. Zapukaj do drzwi 3 razy i powiedz Barnesowi Flipperowi. Ten gość jest trochę dziwny, więc nie zwracaj uwagi na to, co mówi. Powiedz Flipperowi, że to ja cię przysłałem. Ja do niego wcześniej zadzwonię i powiem, że masz przyjść. Dzięki niemu powinnaś się dowiedzieć prawie wszystkiego, co chciała. Dobra? Dzięki. Dobra. Na razie, Warren. Spoko. Trzymaj się, siostrzyczko. Dostaliśmy... April została siostrą. Dobra. To idziemy. Tutaj. Tak. Dobra. Stocznia została zamknięta, ale wszystkie maszyny wciąż tu są. Dziwne, że nikt tego nie rozebrał, żeby zapobiec wypadkom. To coś od lat nie pływało po morzu. Teraz to tylko wielka kupa złomu. Mhm. Dobra. To jakaś rozpadająca się drabina. Hej, ale czad! To Camaro 2032 i to w świetnym stanie. Paliwożerne samochody były moją ukrytą pasją, dopóki nie skończyłam 13 lat. Były o wiele fajniejsze od chłopaków. I szczerze mówiąc, ciągle są. Okej. Możemy zabrać? Dzięki, że położyłaś na mnie swoje tłuste łapska. Teraz jestem tak naładowany tą pierdolową elektrycznością, że najmniejszy kontakt fizycznie ze mną zrobi z ciebie tosta. Aj, to coś gryzie. Aj, to coś... Żyję. Dobra, to idziemy. Tutaj, do garażu. Mhm. Okej, mamy zapukać 3 razy bodajże do tych drzwi. Raz, 2 i 3. Weszłaś na teren prywatny, spierdalaj stąd i to już. Skąd dochodzi ten głos? Tak, Barnes Flipper to jest chyba
najbardziej przeklinająca osoba nazywam w tej grze. Nazywam się April Ryan. Jestem przyjaciółką Warrena. Nie znam żadnej Ryan, więc spieprzaj stąd. Warren miał do ciebie zadzwonić. Warren Hughes. Znasz go, no nie? Słyszałaś, że masz spierdalać? Tak, ale... Więc już cię tu nie ma. Czy ja niewyraźnie mówię? Kurwa, myślałem, że spierdala jest na tyle jasne, że każda rura zrozumie, o co chodzi. Nie jestem żadną rurą. Aha, więc jesteś z gangu, mała. Nie ma tu nic wartego, nawet pieprzonego centa, więc nie masz tu czego szukać. Spierdalaj! Nie jestem... Z korporacji, no tak. Wszędzie bym rozpoznał taką jak ty. U mnie wszystko jest w porządku, żadnego trefnego towaru. Dostałem pozwolenie z korporacji równe 2 tygodnie temu, a na kontrolę trzeba się umówić, więc zadzwoń do mnie później. Mógłbyś się przez chwilę zamknąć? Ale dała szadu! Mam na imię April Ryan. Jestem przyjaciółką Warrena, który podobno jest twoim kumplem. Warren dzwonił do ciebie przed chwilą, żeby się powołać na przysługę, którą mu byłeś winien. Czy to ci coś mówi? Czy to mi coś mówi? No mówi mi, ale chyba nie to, co chciałaś usłyszeć. Słuchaj, mała, jeszcze raz ci powtarzam. Naiwniaka szukasz? Myślisz, że nie wiem, jakie sztuczki zna korporacja? Nie na darmo codziennie słucham ich rozmów przez satelitę. Korporacja nigdy nie doceniała flipera. Myślicie, że dam się złapać na panienkę w opiętej koszulce? Nic z tego! Wiesz co? Gdyby nie zależał ode mnie los dwóch światów, to od razu bym ci powiedziała, żebyś szedł do diabła. Ciąg się, mała, ciąg się! O ty wredny draniu! Posłuchaj, gdybym przyszła cię aresztować, to nie sądzisz, że przyprowadziłabym ze sobą całą armię uzbrojonych gliniarzy? Może i masz rację. April Ryan, co? Jakość! Mój kanał z Warrenem i tak jest zakodowany. Mam najnowszy koder z Afryki. Taki dobry, że żaden szaniony haker go nie rozgryzie. Więc cały czas wiedziałeś, kim jestem? Jesteś psycholem, czy co? No pewnie, mała. Moment! Tak. Pogrywał sobie z nami. Ostatecznie możemy się dostać do tego garażu całego. No to idziemy. To jest test. Tu jeszcze coś można zobaczyć. Wracaj, April. Gdzie jest wentylacja, tam musi być życie. Nawet gdyby jakimś cudem udało mi się przecisnąć przez tę dziurę, to nie mam zamiaru utknąć 3 metry pod ziemią i umrzeć tam z głodu. Dobra. Tutaj widzimy April przez jakąś kamerę. Ciekawie to jest zrobione. Właściwie tylko jeden raz możemy tak... To jest jedyne miejsce, jak przez kamerę możemy zobaczyć April. Tutaj mamy Barasa Flippera na jakimś foteliku antygrawitacyjnym. Jakiś gościu na fotelu grawitacyjnym. To musi być Barnes Flipper. Okej. Dzień dobry! Czy to ty jesteś Barn... Jasne, spoko, mała, spoko. Już do ciebie lecę. Mhm. Jak tu zeszłaś? Kim ty do cholery jesteś? Zapukałam, a ty mnie wpuściłeś. Rozmawialiśmy dosłownie parę minut temu. Jestem przyjaciółką Warrena. April. Jakiego Warrena? Nie znam żadnego... A, tak, Warrena! Ognistej jaszczurki! Zika! To dobry dostawca towaru, Flipper go lubi. Bardzo go lubi. Jesteś jego kumpelą, co? Jesteś jego dupą? No, jasne. Cały czas chodzę z 15-latkami. Nieważne. Czego do kurwy nędzy chcesz? Potrzebuję pewnych informacji. To idź do jakiejś pierdolonej biblioteki. Albo zawracaj dupę wyroczni. Flipper ci nie pomoże. Szkoda. Pewnie Warren się co do ciebie pomylił. No pewnie. Hej, co? W czym się pomylił? W tym, że jesteś najlepszy, jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji. Jakichkolwiek informacji. Pewnie nie możesz mi pomóc. No pewnie, że jestem najlepszy. Lepszego nie znajdziesz. Jestem królem strumieni danych, cesarzem informacji, malutka. Jakich informacji potrzebujesz? Chcę się dowiedzieć czegoś o pewnym gościu o imieniu Jacob McCallen.
i o organizacji zwanej Awangardą albo Kościołem Wolteka. Niełatwa sprawa. Woltekowie mają świetne systemy bezpieczeństwa. Są na samej górze zasranego łańcucha pokarmowego. Masz dla mnie jakieś konkrety? Coś poza imionami? To znaczy? Szczegóły. Szczegóły to podstawa, kobieto. W tym całym gównianym oceanie informacji trzeba wiedzieć, gdzie zacząć i na czym się skoncentrować, nie? Okej. Co to za miejsce? To butik flipera, mademoiselle. Sprzedaje wszystko. Od błogochipów i pornokostek same najostrzejsze. Stuprocentowo nielegalne. Inaczej po jaką cholerę bym to trzymał? Do satelitów i generatorów BH. To, czego nie mam u siebie, zawsze mogę zdobyć. Oczywiście za odpowiednią cenę. Mój towar jest bardzo drogi. Bardzo, bardzo drogi. Tak. A tak przy okazji, nie potrzebujesz może bomby neutronowej? Mam jedną w magazynie, oddam za jedyne 100 milionów. Wchodzisz w to? Nie ma sprawy, tylko sprawdzę w portfelu. Nie, oczywiście, że nie. Jesteś stuknięty? Z tego, no jeszcze nie co zobaczyłaś. Widzę, to ty jesteś, ale ja? Okej. Okay. Tutaj będzie dość długa rozmowa z nim. Co się stało z twoimi nogami? Jezu, jaja sobie robisz z moimi kurwa nogami? Chcesz wiedzieć? Jakbym nie chciała wiedzieć, to bym nie pytała. Powiem ci, kto mi zabrał nogi. Batman! Nie, wyznam ci, kto mi obciął nogi, jak odpowiesz mi na jedno pytanie. Nie ma sprawy. Jesteś dziewicą? Co? Nic ci nie powiem, dopóki mi nie odpowiesz. Nie mamy do wyboru. Nie jestem dziewicą. No i bardzo dobrze. A kto cię miał pierwszy, Warren? Co? Nie! Dlaczego do diabła tak się tym... Wiesz, straciłem nogi, kiedy miałem 18 lat. Czepiałem się wtedy różnych dziwnych zajęć. Włamywałem się do pilnie strzeżonych kont. Szpiegowałem, takie tam rzeczy. Kiedyś zagrałem sobie z MTI. No wiesz, Malkut Technologies. Wielcy goście, wielkie spluwy. Złapali mnie kurwa na gorącym uczynku. Byłem podłączony do ich sieci, a ci goście strzelili we mnie jakimś nowoczesnym gadżetem. Upiekło mi mózg jak kiełbaskę. Zaliczyłem poważne uszkodzenie mózgu. Byłem martwy jak czarna lesbijka na wiecu wyborczym nazistów. Ze śpiączki obudziłem się tydzień później, a wszędzie wkoło latali goście z MTI. Mówią mi, spróbuj czegoś takiego jeszcze raz, ćwoku, a już nie żyjesz. A potem zorientowałem się, że nie mam już nóg. Pewnie, że mógłbym sobie sprawić nowe, ale to kurwa mać cholernie dużo kosztuje. Więc zamiast tego zacząłem sobie budować ten fotel grawitacyjny. Działa tylko tutaj, ale mam to gdzieś. I tak nigdy stąd nie wychodzę. I to cała historia. Skąd bierze żarcie? Ty mówisz mi coś osobistego, ja tobie też, a świat dalej kręci się w koło. Okej. Dziwny z ciebie gość. I ty to mówisz? Okej, musimy mu dać właśnie... Dzięki za pomoc, panie Flipper. Informacje o tej awangardzie. Ale mów mi, Burns, co pięknotko? Na razie! Dobra, leć sobie. Tak, mamy tutaj dokumenty. Niczego tutaj nie ma. A, oprócz infokostki. Mhm. To infokostka da ciemu. Hej, i będzie Bans? Dość długi... Już lecę! Dość długa rozmowa. I też taki jakby filmik. Znalazłam tę infokostkę w